to to bien parcero, to jest typowe przywitanie ludzi w komunie 13. Komuna 13, czyli najbardziej niebezpieczna dzielnica Medellin. I wybraliśmy się tutaj dzisiaj właśnie z Eduardo, z jego kumpelą z mieszkania i z Robertą. Siema. Siema. O, nauczyłam Robertę mówić po polsku. Jedno zdanie. A to dobra, potem wam zresztą powiem. Chcemy sobie pooglądać różne rzeczy w komunie 13. Mamy różne rekomendacje od przewodnika wycieczki. Ogólnie jest tutaj bardzo niebezpiecznie. I komuna 13 była punktem, z którego tak naprawdę robiło się wszystkie transakcje narkotykowe. Jak na razie jest tutaj normalnie, nie widzę jakichś dziwnych rzeczy. Ciśniemy przez ulicę, nie ma oczywiście pasów. No zobaczymy, jak będzie potem. No wam znaka. Piję mi wódkę. Dobra, shit! To wam jeszcze coś powiem o komuna 13. Wspominałam, że jest tu bardzo niebezpiecznie. Dlatego mam plecak tutaj z przodu przed sobą i wyglądam troszkę dziwnie. Tu jest moje bebe, mój dzidziuś. I będę go dzisiaj pilnować, także nie ma bata, żeby ktoś mi coś ukradł. Nie da rady. Będę czujna. One shape on the mountain. Activity number two. You have one minute to tell me what is the shape of the mountain. Wzgórze, na które idziemy, podobno jest w kształcie serca. Przynajmniej tak nam powiedział przewodnik. Z mojego punktu widzenia nie wyglądało to jak serce, bardziej jak takie dwie górki. But being a German girl. Schody ruchome. Idziemy do domu przewodnika. Zaproszę nas do siebie, poznamy mamę, babcię, dziadka. I mamy nie dotykać papugi. Buenos dias! Buenos dias! Here's my grandfather. Si, sois muy parecidos. Try to come here, or try to do a little group hug for you. Try to connect with another girls. With try to connect everyone. Okay, guys. Thank you for coming here. Thank you for respect the history. I wanna tell you that the next graffiti is about the last operation. It's the last graffiti about the 30 parts of the coming 13, because after that we will focus just in the present, in the transformation, in the beautiful things. We're going to meet the mural of the love. If you have a boyfriend, if you have a girlfriend, that's your opportunity. If you don't have a boyfriend, if you don't have a girlfriend, that's your opportunity too. Dostaliśmy takie lodziki. Dziwnie to smakuje. Popuszka taka słodka sobie tutaj siedzi. Zobaczcie. O, nie jest szczęśliwy, że się go dotyka. Patrzcie, jaki guys, this one is your last opportunity. Who needs the toilet? It's for tourists, we are in touristic trap, that's why. Which is the safest night during the week? Monday?
Sunday? Yes. I think, honestly, I think Sunday. No, I because think... the day after is... rzeczy. Jesteśmy na samej górze komuny Trese. Koniecznie przyjdźcie odwiedzić komunę Trese. Nie tylko ze względu na historię tego miejsca, ale też żeby zobaczyć przepiękne graffiti. Naprawdę robi wrażenie, pokażę wam.